Witajcie moi drodzy na kanale Shot of Dzisiaj, długo zapowiadany test chemii do broni palnej. Ten test miał być już dawno, ale troszeczkę zmieniłem koncepcję, bo początkowo chciałem ten film zrobić na prostych, pojedynczych testach, ale okazało się, że w moich warunkach jest to niemiarodajne, ponieważ nie mam odpowiednich narzędzi, żeby sprawdzić to w 100% rzetelnie. Postanowiłem zatem niektóre proste testy poprzeplatać przede wszystkim moim użytkowaniem i moją subiektywną oceną. Tak jak w tytule, będzie rozdawnictwo do oddania. Pokrowiec na pistolet, czyli single pistol wallet od Helicona w Woodlandzie. Także, jeżeli ktoś jest zainteresowany tego typu rzeczą i chciałby ją otrzymać, no to w trakcie filmu będzie w pewnym momencie informacja, jak zdobyć taką nagrodę. A będziemy dzisiaj sprawdzać General Nano Protection, Protect Guns i Rifle CX, czyli CX80. Bardzo ważna rzecz. Wszystkie te produkty dostałem za darmo. Poznałem przedstawicieli tych firm, są to bardzo miłe osoby, także od strony obsługi klienta nie mam żadnych wątpliwości. Zaczniemy sobie od oczywiście rzeczy najważniejszej dla każdego, czyli cena. Wszystkie ceny przeliczyłem na litr, bo to nas najbardziej interesuje. I też bardzo ważna rzecz postanowiłem porównać produkty, które są wspólne dla każdej marki. Zatem przejdźmy do wniosków. Najtańszą firmą jest Protect Gans. Zaraz za nią jest firma General Nano Protection. I najdroższą w tym zestawieniu jest firma CXAT. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że pewnie wynika to z wielu czynników. Przede wszystkim CXAT jest wielką firmą, a Protegans jest zasadniczo małą firmą, więc tutaj no, te ceny na pewno mogą być różne. Natomiast tu trzeba pamiętać o tym, że przełożenie e, dla klienta jest najważniejsze czyli to, jak my idziemy do sklepu, to nas nie interesuje czy coś jest e, z dużej firmy, czy z małej, tylko interesuje nas to, ile kosztuje i jak jest wydajne. W tym jeżeli chodzi o samą czystą cenę, no to Protek jednak wygrywa i to bardzo mocno. Widzicie teraz na ekranie wszystkie ceny porównywanych produktów. Różnorodność produktowa, bardzo ważny aspekt. Tutaj spojrzałem na każdą markę zupełnie z boku i zastanowiłem się, co w niej cenię, jeżeli chodzi właśnie o tą różnorodność? I w tym wypadku CX, AT i Protect Gans dostali po jednym punkcie za duży wybór produktów, ponieważ w tym wypadku możemy mieć mocniejsze środki bądź słabsze, możemy mieć na przykład w formie ściereczek, czy generalnie smary dopasowane do konkretnych zadań. To się ceni, niektórzy to po prostu lubią I ja jestem wśród tych osób, więc doceniam, jeżeli gama produktowa po prostu się rozszerza. Protek dostaje dodatkowo punkt jeszcze za swoje ściereczki do czyszczenia broni. To jest coś takiego, ja w wielu miejscach się wypowiadałem, że po prostu uwielbiam ten produkt, jest mega uniwersalny, robi robotę i przede wszystkim mogę go zabrać wszędzie i zajmuje przede wszystkim mało miejsca, więc tutaj na pewno jeden punkt. Dla Protegans Gans za ten właśnie produkt. Powiem szczerze, że czyszczą bardzo dobrze. Protek dostaje kolejny punkt za to, że ma swoje produkty w formie w aerozolu i w formie w płynie. Mogę sobie decydować, jak chcę korzystać i no, różne efekty dzięki temu mogę uzyskać, więc definitywnie ten punkt się należy. cx 80 dostaje. Dodatkowy punkt za długą rurkę w piance do lufy, zakończoną jeszcze takim poczwórnym otworem. Dzięki temu to piankę mogę rozprowadzić bardzo dokładnie. Generalna no protection dostaje punkt za to, że zastosował tego typu dozownik, jeżeli chodzi o jego aerozole, ponieważ możemy stosować rurkę, która bardziej skupia nam ilość preparatu bądź taki zwykły aerozol, gdzie mamy bardzo szeroką. CXAT i General Nano Protection jeszcze dostają dodatkowy punkt za instrukcję obsługi i za to, że zasadniczo szkolą ludzi, tworzą materiały, które pomagają. Najbardziej efektywnie czyścić broń. Bardzo mi się to podoba i uważam, że tego typu działania idą na korzyść korzystania z tego typu środków bardziej ekonomicznie. I jeżeli sobie podsumujemy te punkty, no to wychodzi, że Protect zdobył 3 punkty, CX-80 również 3 punkty, a General Nano Protection 2 punkty. Następny test dotyczy już materiałów do smarowania. Tutaj możemy zauważyć zupełnie trzy różne olejki. General Nano Protection robi bardzo cienką warstwę, która bardzo fajnie przylega. W przypadku CX80 mamy grubo lepiącą warstwę, a protekcja jest gdzieś po środku. Najmniejsze opory robi General Nano Protection i powiem szczerze, że w takiej subiektywnej ocenie, kiedy testowałem już na broni palnej, to faktycznie jest ta różnica, kiedy smarujemy za pomocą General Nano Protection. I tutaj, moim zdaniem, bez dwóch zdań, o wiele lepsze właściwości ślizgowe ma właśnie ten olejek. Na drugim miejscu jest Protect Gans. Ten olejek również ma fajne właściwości ślizgowe. Najgorzej wypada cx i na tym moim takim prostym teście, ale również i w użytkowaniu, dostając tylko dwa punkty. Następnie sprawdziłem, jak dane oleje pracują w warunkach trochę trudniejszych, kiedy mamy trochę brudu, syfu. I tutaj zauważyłem, że olejki od General Nano Protection wypadają chyba najlepiej. Po pierwsze, najmniej przywiera do nich syfu i jednocześnie najłatwiej ten syf usunąć. Zaraz, ale bardzo blisko znajdują się olejki od firmy Protect Guns. I na samym końcu, niestety, znowu CX-80, ponieważ tutaj robił się bardzo duży szlam i no, usunięcie tego nie było takie proste. Następny test miał polegać na tym, że zaaplikuję na kawałku metalu trochę takich olejków i będę próbował oderwać ten olejek z powierzchni. I ten test zrobiłem bardzo prosto, ponieważ do tego kawałka metalu zamontowałem smycz. I 20 obrotów z odpowiednią siłą, i jaki wniosek? Najlepiej wypadł General Nano Protection. Porównując przed i po, możemy zauważyć, że się prawie nic nie zmieniło. Naprawdę bardzo fajnie ten smar pracuje. Zaraz zanim znajduje się CXAT, widać, że ten olej rozprowadził się bardziej równomiernie po, po całym tym kawałku metalu, natomiast zasadniczo pozostał na nim bezproblemowo, pozwalając na dalszą pracę w smarowaniu. Najgorzej natomiast wypadł olejek od Protek Gans, ponieważ nawet podczas aplikowania i przechylenia tego metalu widać, że on bardzo szybko ścieka. I po, po tym zabiegu został bardzo niewielki film. Większość tego, większość tego oleju po prostu odczepiła się od elementu. Podsumowując tą część związaną z olejkiem Protect zdobył 11 punktów, General Nano Protection 15, XCX 80 9. Następna seria testów dotyczyła już czyszczenia. I tutaj mogę powiedzieć jedno. Ciężko jest sprawdzić jednym czy dwoma testami, dlatego Zrobiłem tych testów sporo i sobie notowałem różnego rodzaju wnioski. I zaczniemy sobie od czyszczenia lufy. W wypadku General Nano Protection i cx CXAT mamy piankę dedykowaną, a w wypadku Protegans możemy użyć cleanera. A jeżeli zależy nam na jeszcze dokładniejszym czyszczeniu, to wtedy możemy użyć penetratora. I tutaj, w moim odczuciu i na podstawie moich wniosków, i najgorzej tutaj wypadł Guns, ponieważ musiałem mocniej szorować, musiałem przede wszystkim szorować tak porządnie lufę, żeby ją wyczyścić w wypadku dużego zabrudzenia. General Nano Protection nie wypadł źle, natomiast ta pianka uważam, że zbyt krótko się utrzymuje i żeby tak porządnie wyczyścić ubrudzoną lufę potrzebowałem zaaplikować ją za każdym razem aż dwa razy i wtedy bardzo fajnie można było wyczyścić bez większego szarpania się z lufą. cx Moim zdaniem ma najlepszą piankę, jest bardzo agresywna, szybko czyści, nie potrzeba się w ogóle szarpać z lufą. I ta pianka jest bardzo gęsta, ma bardzo mało powietrza i utrzymuje się zasadniczo o wiele dłużej, przez co wydaje mi się, że lepiej działa właśnie na brud w lufie. I tutaj Protect zdobył trzy punkty: General Nano Protection 4 i CX85. Następna sprawa to czyszczenie zamków, elementów ruchomych, gdzie zbiera się nagar. Tutaj Protegans wypadł naprawdę bardzo dobrze. Czyszczenie mniej wymagających miejsc, czyli na przykład komory spustowej, gdzie więcej mamy do jakiegoś piachu i po prostu raz na jakiś czas warto przyczyścić. Tutaj Execpo General Nano Protection i CXAT, ponieważ mają fajne produkty pod dużym ciśnieniem i wypukanie tego syfu przychodzi bardzo łatwo, o wiele gorzej, jeżeli chodzi o gamę produktową od Protek Gans, bo ich czyścidło pod, pod ciśnieniem no, ma większe tendencje do zostawienia takiego filmu, który nie jest za bardzo mile widziany właśnie w komorach zamkowych. Czyszczenie komory nabojowej, gdzie jest pełno zakamarków, takich przestrzeni, gdzie no ciężko dostać się z rurką, żeby to ładnie wypłukać. I w tym wypadku najlepiej i zasadniczo egzekwo General Nano Protection i Protect Guns, ponieważ ich środki bardzo łatwo jest zaaplikować w to miejsce, pozostawić do nasiąknięcia i potem wyczyścić i nie zauważyłem jakiejś większej różnicy między jednym i drugim, jeżeli chodzi o pracę, więc postanowiłem, że będą ex CX-80 nie ma takiego środka, który można byłoby położyć i zostawić na dłuższy czas. Możemy użyć do tego pianki, ale zauważyłem, że pianka nie radzi sobie tak dobrze jak środki w postaci płynnej. Czyszczenie ze smarów, z jakichś tam pozostałości i tak dalej. No, tutaj najlepiej radzi sobie General Nano Protection. Ich środek perfekcyjnie czyści smary i pozostawia powierzchnię idealnie suchą, gotową do dalszego nasmarowania. W wypadku Protegansa i w wypadku cx 80 mamy do czynienia z takim cleanerem, który pozostawia film i nie pozwala wyczyścić tego tak zupełnie na zero, i każdemu z nich odejmuje po jednym punkcie, bo czasami ten efekt idealnie wyczyszczonej powierzchni jest. Ważne. Jeżeli chodzi o podsumowanie tego aspektu czyszczenia, Protect 20 punktów, General Nano Protection 22 punkty, CX80 22 punkty, co oznacza, że mamy bardzo podobne właściwości czyszczące w kontekście oczywiście mojej subiektywnej oceny. Test wydajności, czyli na przełomie tego okresu stosowałem te środki w taki sposób, żeby móc spokojnie wyczyścić tam gdzie dużo, tam dużo, tam gdzie mało, tam mało. I mogę się z wami podzielić wnioskami w kontekście efektywności tych wszystkich produktów. Jeżeli chodzi o smarowanie Protegans wypada najlepiej, dostaje maksa punktów. Ich środki są bardzo wydajne, jeżeli mówimy o olejkach i olejach i wydaje mi się, że gdyby General Nano Protection swój olejek dał w formie płynnej, gdzie mogę zmniejszyć ciśnienie i tak dalej, wydaje mi się, że mógłby być na tym samym poziomie bądź nawet wyżej. No ale niestety nie mam takiej możliwości, muszę korzystać z produktów, które są dostępne dla wszystkich użytkowników. Czyszczenie broni. No, tutaj powiem szczerze, że zaskoczyłem się tym, że protek najszybciej mi się zużywał. Być może wynikało to po prostu z tego, że no ten środek podstawowy do czyszczenia jest delikatny i on wymagał tak naprawdę korzystania jeszcze dodatkowo z penetratora w niektórych wypadkach, więc czasami czyściłem coś dwa razy i być może z tego powodu wykorzystałem o wiele więcej tego środka, ale wydaje mi się, że gdybym od razu korzystał z penetratora, to większość elementów bym Szybciej wyczyścił, no ale gama jest jaka jest i chciałem przetestować wszystkie produkty. cx 80 i General Nano Protection wypadają bardzo podobnie. cx 80 ma troszeczkę mocniejsze środki, natomiast nie przewiduje w swojej instrukcji korzystania ze szczotek, tylko z bardzo dużej ilości chemii, więc idąc tym tokiem rozumowania, no. Ta chemia po prostu szybciej się zużywała, chociaż była bardziej wydajna w takim jednorazowym użyciu. Jeżeli chodzi o czyszczenie lufy, no to cx tutaj jest definitywnie liderem, bardzo mało idzie tej pianki. Bardzo dużo czyściłem tą pianką, bo bardzo ją lubię, natomiast nadal mam sporo, więc wypada naprawdę. Świetnie. Jak sobie podsumowałem zużycie, no to jest o wiele bardziej do przodu. Podsumowanie: Protek 11 punktów, General Nano Protection 12 i cx 13. Co jasno wskazuje, że CX-80 jest troszeczkę bardziej wydajne. Test subiektywnych odczuć po tych kilku miesiącach korzystania. Jeżeli chodzi o to, jak się mi współpracowało z tymi środkami, no to powiem szczerze, że Protect Gans i General Nano Protection wypadają ex dostają po 4 punkty. CX83 punkty. Delikatna różnica wynika z tego, że po prostu brakowało mi takiego środka w płynie, którego mogę polać, zostawić i delikatnie sobie szmatką czy e, plastikową e, szczoteczką wyczyścić. No, tego mi brakowało, cały czas musiałem się. E, w niektórych momentach wspomagać produktami konkurencji. Agresywność środków na ręce i na nozdrza użytkownika. Moim zdaniem najlepiej wypada Protect Gans. W ogóle nie czuć żadnej zmian skórnych, ta skóra się nie wysusza, a mimo wszystko te środki działają bardzo fajnie. I tutaj dostał maksa punktów, czyli 5. Jeżeli chodzi o General Nano Protection, 4 punkty. Jeżeli chodzi o General Nano Protection, 4 punkty. Tutaj najwięcej minusów złapał ten, ta, ten cleaner pod ciśnieniem, który jednak mocno wysusza skórę. Najgorzej wypadł cx XAT. Tylko dwa punkty, ale to jest naprawdę bardzo mocna chemia. Nie wyobrażam sobie korzystania z niej bez rękawiczek, dlatego jeżeli masz jakiekolwiek problemy skórne, to od razu zakładaj rękawiczki. Zapach może mało istotny, ale jednak czasami ma znaczenie. Jeżeli chodzi o zapach, najgorzej wypada Protek, ma taki bardzo mechaniczny zapach, takiej czystej chemii. General Nano Protection i CX-8, odczucia subiektywne bardzo podobne, nie jest aż tak drażniące, jest ok. Co można stosować w domu? General Nano Protection i Proteka śmiało. Natomiast jeżeli chodzi o CX-80, strasznie śmierdzi w pokoju. W takim dłuższym czasie. Tak? Mimo, że początkowo ten zapach nie jest jakiś męczący, to jednak po czyszczeniu i po jakimś czasie, kiedy wróciłem powiedzmy po 2-3 godzinach do pokoju, to właśnie po środkach cx 80 był największy, największy taki zapach męczący i tak dalej. Więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma dzieci, czy jeżeli komuś zależy na tym, żeby czyścić tego typu rzeczy w domu bez jakiegoś odciągu i tak dalej, no to w tym wypadku najgorzej korzystać właśnie z produktów cx 80 Minusy produktów, za które będę odejmował punkty. Jeżeli chodzi o Protect Gans, niejasne opisy, czasami miałem takie wrażenie, że nie wiem, do czego dany środek służy, ponieważ opis jest bardzo podobny i tak naprawdę bez rozmowy z właścicielem tej firmy, no nie wiedziałbym do końca, co z czym i po co i dlaczego. Wydaje mi się, że ten aspekt powinien być troszeczkę bardziej wyjaśniony i takim, w takich podstawowych punktach przedstawione, co do czego służy i gdzie i kiedy korzystać. Protegans również wydaje mi się, że ma bardzo niewydajne aerozole. Forma płynna jest o wiele lepsza i jeżeli miałbym wybierać produkty z właśnie Protec to wybierałbym tylko i wyłącznie te w postaci płynnej i żeby sobie samemu dostosowywać Formy podania. Jak tak popatrzyłem po sklepach, to zasadniczo Protegans jest najgorzej dostępnym produktem, więc jeżeli na przykład z, bym się skłonił ku tej firmie, to fajnie jakby dostępność różnych produktów była o wiele większa, ponieważ no, nie jestem w stanie zawsze podjechać do konkretnych sklepów, a jednak jest to w pewnym stopniu znaczące. I kolejny minusowy punkt to cieknące pojemniki. To zauważyłem bardzo. Na przykład ten cleaner, kiedy przyszedł, był cały mokry. E, oczywiście on był odpowiednio zabezpieczony folią, więc to się nigdzie nam nie rozlało, ale on jest cały czas tak naprawdę, jak sobie spojrzycie, on jest cały czas wilgotny. Trochę mnie to denerwuje. General Nano Protection. Pierwsza wada, szybko niszczący podajnik od tego cleanera. Tylko nie od tej formy małej, tylko od tej formy dużej, gdzie jest taki ze spustem. On się bardzo szybko łamie. Ostatecznie po prostu mam te małe pudełko od dłuższego czasu i po prostu przelewam do tego mniejszego, gdzie ten dozownik jest już poprawny i działa bezproblemowo. Mało wydajna pianka o tym już mówiłem, że zbyt szybko. Rozpuszcza się. Zbyt duże ciśnienie w tym odtłuszczaczu, ponieważ można byłoby dać o wiele mniejsza, on jest na tyle dobry, że jakby zmniejszyć ciśnienie, to by na dłużej wystarczył. Minusy CX80 przede wszystkim jak na tak drogie produkty, nie podoba mi się forma podawania, czyli taka zwykła rureczka wkładana w końcówkę. Jeżeli byłoby coś takiego, jak w na General Nano Protection byłbym zadowolony, ale tutaj mogłoby być to w lepszej formie, ponieważ przy takiej cenie wydaje mi się, że już powinniśmy wymagać troszeczkę lepszych rozwiązań. Minusem jest oczywiście to, że nie nadaje się do pracy w domu. Jeżeli mamy jeszcze pomieszczenie, na przykład tak jak ja bez, bez okna, no to już totalnie nie polecam. I tutaj mam pewien problem, ponieważ korzystałem z tego smaru teflonowego, który ma działać do minus 60 w jednym elemencie w broni i ten element zaczął mi się zaczyniać, mniej więcej przy minus. Sześciu. nigdy wcześniej takiego problemu nie miałem, On się pojawił po użyciu tego smaru. Nie wiem czy to jest powiązane z tym, dlatego daję tylko jeden punkt minusowy, ale podejrzewam, że mogło tak być. Żeby zdobyć ten ładny pokrowiec na pistolet, musisz w komentarzu napisać, z jakiej chemii korzystasz i dlaczego w kilku zdaniach. Najciekawszą, może najśmieszniejszą, a może najbardziej merytoryczną yy, odpowiedź Nagrodze, właśnie taką fajną nagrodą. I podsumowując te wyniki, możemy zauważyć, że są bardzo podobne. Wszystkie są bardzo blisko siebie. Widać, że te produkty nie odstają mocno, jeżeli chodzi o taką ogólne. Jeżeli chodzi o taką ogólną klasyfikację, jeżeli miałbym odpowiedzieć na pytanie, która marka moim zdaniem jest najlepsza, to odpowiedziałbym, że każda, bo o ile w takim rozrachunku ogólnym one są na mniej więcej podobnym poziomie, no to już pojedyncze aspekty są troszeczkę inne. I najlepiej byłoby po prostu wybrać te produkty, które mi się najbardziej podobają z każdej marki i zrobić sobie taki zestaw idealny, gdzie mogę dopasowywać środki do moich potrzeb. I to by było na tyle. Cieszę się, że w końcu zamknąłem ten temat, ponieważ cały czas nade mną wisiał i chciałem go zrobić, no ale też wiedziałem, że muszę wykonać kilka różnych testów, żeby ostatecznie wynik był jak najbardziej z mojej strony rzetelny. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Tam zawsze staram się odpowiedzieć, podpowiedzieć. A producentom tych wszystkich produktów bardzo mocno dziękuję za współpracę, za podesłanie i że podeszliście do tego profesjonalnie. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam bardzo. Cześć.